Cześć, dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami o spełnianiu marzeń, a zatem będzie o mojej pracy w serialu i w filmie fabularnym. Zapraszam. Kochani, jeżeli macie jakieś marzenia i jeśli wydaje Wam się, że nic w Waszym życiu się nie dzieje, a widoki na spełnienie tych marzeń są niewielkie, to na pewno nic dalej również się w Waszym życiu nie wydarzy. Ja pamiętam, że moje życie toczyło się dość sennie przez pierwsze 29 lat i dopiero w wieku lat 29 zrozumiałem, że jeśli nie zaczniemy marzeń po prostu spełniać, to nic się w tej sprawie nie zmieni. I zacząłem marzenia spełniać. Nie interesowało mnie już wtedy, czy ja umiem śpiewać, czy nie umiem śpiewać, czy ja umiem grać, czy ja nie umiem grać. Po prostu próbowałem to robić. I cóż, okazuje się, że mimo wszystko można spełniać te marzenia, nawet jeśli w swoim czasie nie udało się ich spełnić. I właściwie wydawałoby się, że jesteśmy już na tym polu kompletnie przegrani. I pierwszym moim spełnionym marzeniem właśnie była praca w filmie i w serialu. Zawsze marzyłem, żeby być takim pisarzem jak Himmelsbach, który po prostu grywa w różnych filmach także. Pisze, ale i grywa. I ludzie wiedzą, że nie raz zagrał w jakimś jednym serialu, tylko ogólnie można mu dawać rolę, można mu proponować, bo grywa stale mniejsze bądź większe role, z których nawet mniejszych potrafi zrobić sobie jakieś perełki. I zaczęło się to tak, że zadzwonili do mnie producenci jakoś 6 lat temu, Bar Szczęścia, i zapytali, czy chciałbym zagrać pisarza kontrowersyjnego. No od razu wystraszyłem się, że to będę ja. Na szczęście od razu, jak tylko zobaczyłem ten scenariusz, już wiedziałem, że Waldemar Kniewski nie ma nic wspólnego ze mną. Wręcz, że właśnie gra aktorska polega na tym, że takiego dupka, za przeproszeniem, trzeba brać poważnie na planie i trzeba zupełnie poważnie te jego bzdurki i jego głupoty gadać i wyrabiać. A zatem to nie jest już takie łatwe, ponieważ nie możesz mrugnąć okiem, że tak naprawdę wiesz, że kto to jest, czy w jakikolwiek sposób zdystansować się do kogoś takiego. Nie, musisz go brać na poważnie. On jest głupi i ty też musisz być głupi. I musisz robić z siebie balona. A zatem miała to być właściwie jedna czy dwie sceny jako taki taki fajerwerk, że Witkowski wystąpił w serialu, jak nieraz jacyś celebryci występują w serialach. Ja pomyślałem sobie wtedy, słuchaj, łap to. Jeżeli zagrasz bardzo, bardzo dobrze, naprawdę dobrze, ale także każdą jedną głoskę będziesz miał obmyśloną, muszą ci zaproponować współpracę, a w każdym razie mogą, dłuższą. I ja nie spałem 5 dni, tylko uczyłem się dosłownie, no ta rola była dosyć fajna, akurat wtedy to był potężny skandal po pijaku, ale naprawdę zrobiłem z niej wszystko, co mogłem na tamtym etapie moich umiejętności. I rzeczywiście po kilku miesiącach zadzwonili do mnie z serialu i powiedzieli, czy pan gdzieś wyjeżdża przez najbliższe 4 lata, czy pan zamierza się wyprowadzać z Warszawy, z Polski. Ja powiedziałem, że absolutnie nie mam najmniejszego zamiaru. Tak jak usiadłem tu na tym polu warszawskim, tak zamierzam tu siedzieć aż do śmierci. No więc czy by pan dalej nie grał? No powiedziałem, że bardzo możliwe, że to przemyślę. I grałem dalej. I bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że będę grał do końca istnienia tego serialu. Moje marzenie jest takie, aby było mnie więcej. W tej chwili jestem rzadko. Mam nadzieję, że będę częściej. Trudno mi tutaj w jakikolwiek sposób na to wpływać. Ale jednak gram. I jak to wygląda? To wygląda tak, że no rolę znam mniej więcej od kilku tygodni przed i robię sobie próby. Wyłączam wszystkie telefony komórkowe, internet. Po prostu robię całkowity XIX wiek w moim domu. Mam to na kartce i po prostu robię to na różne sposoby. Z
ironią, powiedz to, a powiedz to na poważnie, a szepcz, a krzycz, a tak, a siak, a owak. Po prostu właściwie znam wszystkie możliwe sposoby podejścia do tego, co mówi ten koleś. I ważne jest też to, co się dzieje na styku między mną, moim pojęciem o tym, co się tutaj dzieje, a co ten koleś mówi. Prawda? Czy ja na przykład, chociaż nie mogę się do tego dystansować, ponieważ ja jestem wewnątrz Waldemara Kniepskiego, strasznego dupka, ale muszę go traktować na poważnie, prawda? Więc, ale czy ja chcę zrobić z tej sceny jeszcze głupszą, czy ja chcę zrobić z niego jeszcze większego debila niż jest, czy ja chcę to podkreślić tak czy siak, no więc to się zastanawiam, robię, próbuję, nagrywam. Nagrywam sobie na dyktafon. No, po prostu jest to wyćwiczone na wszystkie możliwe sposoby. Właściwie nawet się nie uczę tego tekstu na pamięć, bo przez same te próby już to umiem. No i zaczyna się dzień przed, czy a raczej noc przed, bo zwykle niestety serial zaczyna się, jest kręcony o 5 rano i to jest jedyny sposób, w ogóle serial albo śniadaniowa, żeby mnie rano zerwać z łóżka. Ja inaczej na pewno nie wyjdę z łóżka, do żadnej fabryki. Tylko i wyłącznie jeśli chodzi o Lance, to tylko wtedy ja jestem w stanie się wstać o takiej porze z łóżka, bo żeby o 5 rano przyjeżdża po mnie samochód, aby zawieźć mnie do Konstancina na halę tak zwaną, do malowania, to oczywiście ja muszę wstać o 12 w nocy, bo ja przecież muszę sobie zrobić peeling i zęby i tak dalej i wiadomo, że 4 miliony ludzi będzie mnie oglądało, więc no wiadomo, że ja tak naprawdę nie śpię tej nocy, co by nie było. Przyjeżdża ten samochód w końcu o 5 rano, jest ciemno, na przykład w zimie. No i ja już idę, prawda? Już wiem, jakie ciuchy będę potrzebował, jakie buty. Już jestem z paniami od kostiumów w kontakcie. Często jest tak, że nie można nic zmienić z włosami, nic skrócić, bo na przykład ta scena może być powtarzana. I na przykład jest coś takiego, że wchodzisz do domu z ogrodu. Ogród jest kręcony w zupełnie innej części niż dom. Dom jest kręcony na hali, ogród jest kręcony w Zalesiu i teraz tak, wchodzisz do drzwi, a na przykład przez drzwi przechodzisz do wnętrza na hali za 3 miesiące. A więc masz zupełnie inną długość włosów i na przykład jesteś grubszy albo chudszy. I nagle można zauważyć, że minęło 3 miesiące od momentu, kiedy przekroczył te drzwi. I to są takie różne śmieszne rzeczy, o których raz po raz będę wam opowiadał. Bardzo śmieszni są też wszelkiego rodzaju statyści, którzy no, są bardzo ważni i najczęściej są to Ukrainki, które ciężko mówią po polsku. Ostatnio naprawdę w ogóle przez to poziom statystów się bardzo obniża. Często jak mają się naprawdę mocno czymś wzburzyć, to wzburzenie jest takie no, kółko teatralne z mojej podstawówki. Ale co by nie było, jest to nieistotne wszystko. Ważne jest to, że gram, że okazało się, że marzenia można spełniać, tylko naprawdę trzeba się za to zabrać. I też wam tego życzę, abyście po prostu powiedzieli, zaczynam. Zaczynam je spełniać. To taki Michaśka coaching, life coaching. I też życzę wam tego, abyście po prostu już przestali się zastanawiać, czy ja mogę, czy gdzie ja do tego. No nie święci garnki lepią. Jeśli nie możesz, to na pewno się okaże, że nie możesz, ale spróbuj. Po prostu spróbuj. No i potem się okazało, że jeszcze mogę grać w filmach fabularnych. Jeden bardzo znany reżyser, niektórego na razie wymieniać nie mogę, nagrał ze mną piękną scenę w filmie fabularnym. Drugi również. To wszystko są jeszcze tajemnice, ale te filmy są już nagrane i będą miały premiery w tym roku. A również w tym roku idzie Lubiewo, film fabularny, w którym ja gram właściwie główną rolę. Także już mam 3 filmy na fabularne. I to, mam nadzieję, rozkręci troszkę sprawę. No i będę mógł ugrywać sobie w filmach również fabularnych, no bo co to jest tylko cały czas jeden serial. I tak powoli jedno rodzi drugie, a myślę, że jakoś wam otworzyłem głowy i po prostu inaczej spojrzycie na swoje życie. Nic się jeszcze nie skończyło i wszystko jeszcze można
zacząć, osiągnąć, czego Wam bardzo serdecznie życzę. A jeżeli lubicie mnie i te moje filmiki, nie zapomnijcie nacisnąć subskrypcji, łapki w górę i dzwoneczka, ponieważ jest to mantra każdego młodego, zaczynającego YouTubera. Łapka w górę i dzwoneczek. Michał Witkowski Show.